Jedyny plus dzisiejszego dnia, też nie jedyny, ale jakby dostałam zestaw stomatologiczny, kupiłam sobie na Allegro. Uuu, jaki zestaw stomatologiczny? Mam własną pensetę, lusterko, zgłębnik i nakładacz. Muszę wreszcie ci dać mojego zęba w ogóle, nadal go trzymam w swoim portfelu. O, oh, fuck yeah! Słuchaj, teraz mam taką frezarkę, niby do paznokci, ale ja z nią wykorzystam, żeby się nią bawić, wiesz, jako mikrosilnik. Anyway, to było o zębach, a witamy z powrotem w Butterfly Suit. Jeżeli nie wiecie, studiuję jest stomatologię, teraz już wiecie. Ja po prostu wspominałam. Tak. I am the master. You are. Okej. Okay. We are back in it. Yeah. Oh yeah, the gays. A Karsza przychodzi do domu z dobrym humorem, przekonana, że Noel odwzajemnia jej uczucia. Oh no. W zrywie nieostrożnej brawury odpala rodzinnego kompa w pokoju komputerowym tuż po obiedzie. Okej. Okay. Zamierzam wyznać jej moją miłość. Mam naprawdę dobre przeczucie co do tego. Oh no! Certyfikowany mózgu kajusz, nie jest certyfikowany mózgu kajusz, jeżeli ma sobie to zrobić! Okej, okay. Ja się dla niej boję! Domyślisz, że ja nie? Słuchaj, ja jestem osobą, która podchodzi do tego, żartujmy, aż może coś z tego wyjdzie, jeżeli będziemy żartować, a jeżeli nie, to trudno, umrzyjmy. Dobra. Ja jestem Arkaszą. O God. Dobra, play your part. Hej. Masz chwilę? Chwilkę. Czemu twoja wyświetlana nazwa to certyfikowany mózgogeniusz? Jestem nim? Ponieważ jestem nim? No. Jaka jest różnica pomiędzy geniuszem a mózgogeniuszem? Ta różnica nie ma sensu. Bo mam mózg. Nie, to są kompletnie dwie różne rzeczy. Zmieniłaś to, tylko żeby mnie zdenerwować. Nie wiem, o czym ty mówisz. Nie podoba mi się, że kwestionujesz mój certyfikat. My, laski, musimy podnosić siebie na duchu. Nie ma sensu, by dwie królowe ze sobą walczyły. Są true queen. Królowe? W tym momencie uważam cię za jedynie wroga, którego należy zniszczyć. No, nie oszukujmy się, tak na tym polegają królowe różnych krajów, jakby. They do be enemies. Fair. Ok, czy możemy do tego wrócić później? Nie po to zaczęłam do siebie pisać. Dlaczego napisałaś więc? Muszę im coś powiedzieć. O co chodzi? Kurde, ciężko to powiedzieć. Mam trochę na tobie crusha, goddamn. Fuck. Co? Żartujesz, prawda? Tak! Żołądek Karszy zawiązuje się w supeł, gdy na ekranie miga beznamiętna odpowiedź Noel. To boli tak mocno. Fuck. Cholera. Zupełnie nie tego się spodziewałam. Akarsza. Gdybym naprawdę mnie lubiła, to od razu by mi powiedziała, że widzą mnie jakieś uczucia. Kala Akarsza. Wiem, że ja bym tak zrobiła. To znaczy, że naprawdę byłam w błędzie. I myślałam o długo... O wszystkich naszych interakcjach. O wiele za długo. Tak, był typo. Okej, okay, bo już zastanawiałam się, czy to mój mózg nie działa. I mam taka... Jeszcze umiem trochę czytać. A tylko trochę. Nie zagalopowujmy się. What up, I'm Jared, I'm not 19, I never know to read anyway. Nie jestem już jednak certyfikowanym mózgogeniuszem. Zrobiłem śmiertelny błąd. Abortować misję! Abortować! Abort mission! Abort! Tego żartowałam! To był mój brat!
twój brat? Wziął mi klawiaturę i napisał taki żart. Nie mogę uwierzyć, że to zrobił. Przecież ja bym tak szalonego nie napisała. Rozumiem. Po prostu zapomnij o tym, że to się kiedykolwiek wydarzyło, okej? Okay? Mój braciszek to taki randomowy lol. Muszę mi się iść, pa! A Karsza wyłącza swój komputer rodziny. Jej serce wali jak młot. Było blisko. Jakoś udało mi się wyjść z tego cało. Coś mi się wydaje, że Noel po niej ją przejrzy. Jakby na wylot. Da! Moim zdaniem na 100%. Jakby będzie taka, that was a weird ass joke, what would you do that? A moim zdaniem ona powie o tym Min, a Min będzie taka, o lmao. A Karsza ma na kimś crusha, więc oni mogą pójść do siebie. O nie! Jakby, że ma na kimś crusha i jeżeli nie będzie reveal Noel skojarzenia tego, to ona będzie taka, ma na kimś crusha, what the fuck? Na kim? Oh my god. I mają opinię możliwą, być taka z... Ja już, dla osób, które nie wiedzą, Zuza dostała bardzo dużo teorii moich spiskowych, albo fanfików, jeżeli to nie będą prawdziwe, co się stanie, więc tak. Było opisane, więc o późnych nocach. Jedziesz. Poza moim sercem skruszonym na tysiące kawałków, znaczy się. A Karsza dramatycznie kładzie się na kanapie w dużym pokoju. As you should! Jej przyzwyczajony do tego brat oferuje jej cukierka. Thank you. Chcesz hajczuła? Nie, dzięki. Nie jedz ich za dużo. Mają w sobie niebezpieczne oleje. Dobrze, tato. Jej mama wchodzi do pokoju, kiedy Akarsza właśnie opuściła. O, który Akarsza właśnie opuściła, żeby zgasić światło. Co jest? Co to jest? Diwali? Zorka, załamałam się i zapomniałam. Chcesz obejrzeć z nami zabawny film? Sprawi, że poczujesz się lepiej. O, jaki to film? Ona to on. O, znam ten film. Musimy jedynie poczekać 2 minuty. Zaczyna się o 7 w telewizji. Film zaczyna się sceną, w której nastoletnia protagonistka całuje się ze swoim chłopakiem. Oh no! Ew, obrzydliwe. No nie wiem. Chciałabym, żeby to była ja. Byłybyśmy tak urocze razem. Jesteśmy dla ciebie stworzone! Powinnyśmy być razem. Tak bardzo miałam nadzieję, że Noel też to zobaczy. O, po prostu naprawdę boli, że nie odwzajemnia moich uczuć. O, ta aktorka może być takim przystojnym chłopcem. Mnie by oszukała. Oszukałaby cię? Betty, wiesz jak się to robi? Robi się co, udawanie faceta? Co to za pytanie? Jesteś naprawdę dziwny. Jest to całkiem przyjemny film, ale oglądanie wszystkich postaci jak pod koniec filmu, po wszystkich ich nastoletnich przygodach, znajdujących szczęśliwe pary, sprawia, że Akarszy boli jeszcze bardziej. Widząc jej przygnębioną minę, tata Akarszy klepie ją po plecach. Rozchmurz się. Jeżeli naprawdę nie chcesz zostać doktorem, możesz zostać zamiast tego gwiazdą filmową. O czym ty wygadujesz? Myślę, że byłoby fajnie, gdyby Akarsza została sławną aktorką. Jeżeli byłaby bogata, moglibyśmy zamieszkać w górach. Możemy być tacy dzicy. Dlaczego mielibyśmy chcieć być? A? Możemy tego dokonać, Betty. Wierzę w to. 10/10 najlepszy ojciec, najlepszy rodzic we wszystkich grach komputerowych. Mua, mua, love. Jakby, mua, finally some good parents. Tak. Hej, czujesz się źle, nie musisz zostać doktorem, zostań aktorką, będziemy mieszkać w górach i będziemy dzicy. 10/10 ojciec. Come on, let's become feral. Córko. Moi rodzice mają takie
wysokie oczekiwania wobec mnie, a ja jedyne co robię, to marnuję wszystkie możliwości, na które tak ciężko pracowali, żeby mi je dać. A Karsza, to nie jest prawda. Naprawdę, nie mogę z sobą nic zrobić. Jestem prawdziwym marnotrawcą czasu i zasobów. Damn, ta Karsza! No, baby! W jakiś sposób niektórzy mieli swój pierwszy pocałunek już w przedszkolu. A nie martw się, Akarsza. Mnie to było w wieku 17 lat z randomową dziewczyną, której nawet nie pamiętam. Lol. Prawdziwy pocałunek był dopiero w wieku 20 lat, jakby nie... Don't be fucking... Mnie jakiś chłopak z przedszkola pocałował chyba kiedy spałam podobno. So, that's fun. I mean, okej, okay, first of all, dziwne, ale gdyby takie, pierwszy pocałunek nie musi być pierwszym pocałunkiem takim dla ciebie ważnym. Yes, true. Jakby z takimi rzeczami. Niektórzy zaczynają wcześniej, niektórzy zaczynają późno. Każdy znajdzie swój czas, albo go nie znajdzie i będzie żył z tym szczęśliwy. Jakby, jak to moja mama mówi, każda potwora znajdzie swojego amatora, ale jeżeli ktoś nie chce, ale jeżeli jakaś potwora nie chce znaleźć swojego amatora, to jest also good. Jakby, to się czuje źle, but like, tak będzie. That's life and that's alright. Dlaczego nikt nie chce pocałować mnie? Czy jestem aż tak nieznośna? That's not true, I would kiss you. Listen, if we met in college, I'd kiss you on the lips. Wydaje mi się, że to jest coś tak odległego, że nie potrafię sobie wyobrazić, że kiedykolwiek mi się przytrafi. Oh man, feel that. Nigdy nie trzymałam nawet kogoś za rękę, czy byłam w jakimkolwiek związku. Feel that. Jak tak dalej pójdzie, to umrę, nigdy nie zostawisz. Jeśli tak dalej pójdzie, to umrę, nigdy nie zostawczy pocałowana. Jaki jest sens, żebym żyła? Nie ma dla mnie nic, na co bym mogła czekać. That's not true! Jakby... Romantyczne relacje to jest coś fajnego, ale... Nie, jakby życie... You don't need it for happiness. Dokładnie, jeżeli chcesz, fajnie, jeżeli nie chcesz... Fajnie, jakby, mówię, każda potwora znajdzie swojego amatora, a jak nie, to nie. Życie toczy się dalej i będzie dobre. Boże, kocham nie fakt, musisz... że jakby robimy TED Talka Karszy, jakby mówiąc do ściany. Jakby... Listen, this is therapy for some of us. This is as if I'm talking to myself, okay? This is therapy. Tak, except you're talking to probably mostly teenagers on the internet. Nie, dokładnie! Dear teenagers, czasami ludzie mają pierwszy pocałunek w wieku 20 lat, niektórzy w wieku 30, niektórzy w ogóle przez całe życie, and that is fine. That is good, jeżeli jesteś szczęśliwy poza tym, mua, lepiej dla ciebie. Znajdź szczęście, jeżeli znajdziesz szczęście w związkach romantycznych, good for you, ale też znajdź szczęście w innych rzeczach. Yes. That's how you live happy life. That's how you live happy life, love 2023. Let's go. Dokładnie. Anyway, wracając do krania bardzo smutnej Akarszy. Wszystko wydaje się niemożliwe do osiągnięcia. Jak tylko pokazują się napisy końcowe, Akarsza ponuro pisze do Min na swoim telefonie. Przeczytałam na internecie, że pogrążenie się zrobi aż do godziny dziennie jest zdrowe. No! I ta godzina zaczyna się teraz! Yeah! What the fuck? Nie wiem, czy załapało mój pisk. Złapało. Nice. Zacznij się! Boże, trzeba puścić ten klip, ten taki, co jest ten gość, Boże, ten kąpiel, który tak krzyczy. Nie! Wiesz, który? Tak, ale to było, to jest takie bardziej happy. You know? I guess, this is... Mhm, tak. Twoje emocje naprawdę jakby czułam to w twoim Znałam miłość.
Źle poszło. O kurwa. Na szczęście w momencie, w którym wszystko zaczęło się psuć, byłam w stanie wycofać się i zamaskować się jako żart. Powiedziała, że mój brat mnie prankował. I tak. Chwila. Moment. Wyznałaś to podczas czatowania? Yep. Czemu? Nie wiem, wydawało mi się to mądre wtedy. I tym sposobem mogłam zwyczajnie powiedzieć, że to nie ja napisałam, jakby się wystraszyła. What the fuck? Zrób to porządnie! Twarzą w twarz! I radź sobie z konsekwencjami swoich czynów? No. Nie dziękuję. Cóż, jeżeli nie jesteś szczera, to co dostaniesz też nie będzie prawdziwe. Damn. Min mówi... Min spitting straight facts. Serio? Czekaj, gołębie zniknęły z gałęzi. Pieprzone czekaj. Gołębie. Gołębie! Nie było ich na balkonie, okej. Okay. Anyway, komuś balkon jest co chwilę atakowany przez gołębie. Anyway, jesteś jak ktoś, kto poszedł do Vegas, wydał jednego pensa i się przestraszył i wyszedł. A.k.a. ja! LOL! Luft w kasynie wykrzyszła, wydała jednego pensa, jednego grosza, straciła go i powiedziała, wow, to nie jest fun, i wyszła. Like, Musisz podejmować się ryzyko, jeśli chcesz coś wygrać. Fuck you, Min. No, I don't. To być płasne. Tosz! Jaki jest z tego cel? Wiem, że ta osoba nie jest mną zainteresowana i tak. Ciu, ruch cieniasa. Bu. I nawet nie mogę jej winić. Kto by chciał marnować czas na takiego przegrywa, jakim jestem ja? O. To kim kurwa jestem? Przeciekaną wątrobą? What? Uwielbiam mi. Ja tu teraz tracę z tobą czas! Ale ty lubisz marnować czas, ty ją bardziej. Widzisz? Jest martwa. I cóż, to nie jest konkurs. Okej, okay, ale trochę jest. Całe życie to konkurs. Nie wiem, jakby posiadanie jednej osoby, która twierdzi, że zasługuje na miłość, byłoby całkiem miłe. Czuję się, jakbym spędziła całe moje życie pragnąc ludzi i będąc przed nich odrzucana, podczas gdy nikt nic do mnie nie czuł. God! Oh god, a Karsza jest mną z liceum. Jesus fucking Christ! I am having so many feelings. Czy jestem naprawdę tak brzydka i nudna? Nie jesteś tu dla mnie, Marcia Karsza. Czy jestem naprawdę tak brzydka i nudna, że nikt by się we mnie nigdy nie zakochał? O, jestem po prostu zbędnym śmieciem. O god. Naprawdę, przestań mówić takie bzdury. Tylko żartowałam, XT. Jestem taka randomowa. Aha, to nie jest śmieszne. Ty XD! Nie brzmi XD, ty skurwysynie! Chcę po prostu być typowo... Chcę po prostu robić typowo licealne rzeczy. Jak randkowanie, chodzenie na imprezy... Czuję się, jakbym traciła wiele z tych fajnych doświadczeń, które każdy inny posiada. Patrz, idioto! Są może z trzy pary w naszym roczniku, w szkole, łącznie ze mną i Dią. Banda z socjalnie wycofniętych nerdów. Większość z nas nawet nie wolno randkować aż do studiów i tak. Super. Więc nie tylko jestem niechcianym dziwakiem, ale nawet nie jestem jakoś specjalna. Nie bycie specjalnym czasami jest dobre. Jeżeli nie jesteś specjalna,
To znaczy, że nie jesteś sama. O! Wow! Okej, okay, but like, Min is so right here. Yeah, I know, right? Jakby nagle to jest takie, oh shit, she right. Jakby na serio, jeżeli nie jesteś specjalna, to oznacza, że ludzie rozumieją twoje problemy i na pewno mają jakieś rozwiązanie na nie i czasem po prostu, yeah, that's also a thing I learned in therapy, że czasami po prostu nie jesteś też otoczoną, że czasami niektóre rzeczy są normalne, ale ty po prostu nie jesteś otoczony swoją normą i czasami no. Tak jest i yeah, shit's normal i potem trzeba po prostu znaleźć tą normę i pogadać o niej i tyle. But yeah, wow. Dobra. Okej, dobra, kumam. Masz rację. Chcesz wieczorem zagrać w MapleStory? MapleStory? Potrzebuję dystrakcji od myślenia o mojej sromotnej porażce. Dobra, nie mogę. Jun używa teraz kompa. Co ty na to, że pobawimy się poprzez pisanie? Dlaczego Celine Dion leci w tle? Co masz na myśli poprzez pisanie? Przepraszam, słyszałam muzykę. To jest jakby theme song Mimi Jakarszy. I know, ale nigdy nie jest to bajka, kogo to ma. Co masz na myśli poprzez pisanie? To ślimak. He's coming! Oh lord, he coming! O, okej! Okay. Atakuj! Gwiazdka ninja! Miau! Uderzę cię! Minus 5 HP! Ha? Ha? Czemu? Wait, czemu? Używaj emotek tak jak ja! O! Co to ma być? Twój odbyt! Czemu miałby być to mój odbyt? To gwiazdka ninja! Zjebańcu! O, ok! 22 obrażenia. 25 obrażeń! Idzie bliżej i bliżej! O! To moja... O, to moja pięść przerażająca! Dwa obrażenia. O! Cztery obrażenia. Minus 3 HP. To jest... Ślimak powinien być już martwy! One nie mają tak dużo HP. F9! Wszystko okej z tobą? Dollar sign? Okej. Super. Spróbuję zrobić questa Kerning City. Yeah, dobry wybór. O czym one pierdolą? I don't know, to jest roleplay na nowym levelu. Pamiętasz jak kiedyś miałyśmy całą rozmowę, która polegała na wysyłaniu stock images? Tak. I zabijaniu siebie nawzajem? Tak. To jest coś takiego. Boże, ta konwersacja była złota. Dla słuchaczy, kiedyś przez ponad pewnie godzinę rozmawiałam z Zuzą tylko poprzez wysyłanie stock images. Jako odpowiedzi, a.k.a. zdjęcia z Google Images, tak. Tak, połowa z tych zdjęć to było ktoś z pistoletem kierujący w siebie i osoba leżąca w trumnie, but like still, to jest the end. Akasha czuje się trochę lepiej po rozmowie z Min, ale po wylogowaniu się jej cierpienie powraca. No. Tej nocy Akasha czyta całość Azumanga Daioh po raz pierwszy na nielegalnej stronce z mangami, żeby o wszystkim zapomnieć. God mood. Nie działa. Damn! Ale takie czytanie, może mangi na nielegalnych stronkach. Tak, gimnazjum, liceum, vibes. Tak bardzo. Yeah. Akasha słabo się uśmiecha, kiedy Dia otwiera swoje frontowe drzwi. Gotowa na wspólny spacer do szkoły? Dia patrzy się na nią dziwnie, kiedy zaczynają kierować się do szkoły. Wszystko w porządku? Czemu pytasz? Nie wysłałaś mi dzisiaj rano żadnej dziwnej wiadomości jak zwykle. Oh shit, ona wysyła zawsze. No i twoje oczy są czerwone. To nic.
Wpadł mi szampon do nich, jak się myłam. Powinnaś kupić sobie L'Oreal Kids. Brak łez. No nie, nie, nie. Johnson's Baby. One są prawdziwe, no tears. Johnson's Baby. Polecam, 10 na 10. Czy ty się ze mnie nabijasz? Tak. O, wszystkie twoje żarty są tak beznamiętne, że czasem często je... ciężko je wykryć. To musi być miłe być tak ślicznym. Chciałabym nie musieć być cały czas zabawna, żeby ludzie mnie zaczęli lubić. Fucking hell, Karsza, przestań być mood! To w dupy jest bycie takim żałosnym, że zakochujesz się beznadziejnie w każdym, kto poświęci ci chociażby trochę uwagi. A szczególnie w niedostępnych hetero dziewczynach. Boże, ja jestem taka głupia. Mogę wierzyć, że byłam na tyle zdesperowana, że przekonałam siebie, że ona mnie lubi. Jakieś urojenia. W szkole Akarsza nerwowo czeka w klasie podczas pierwszej przerwy, zanim Noel i Dia przyjdą. Zastanawia mnie, jak pójdzie spotkanie z Noel. Butelka z wodą przelatuje przez drzwi, odbija się rykoszetem od podłogi. Droga wolna. Nie musisz tego już powtarzać, wiesz? Nie użyłabym tego samego żartu dwukrotnie. Noel ostrożnie wbija długą gałązkę przez szparę od drzwi. Jej oczy skupione na Akarszy. Więc co tym razem skombinowałaś, ty wstrętny robaku? Nie chciałabyś wiedzieć? Zachowuje się, jakby nic się nie wydarzyło wczorajszej nocy. Nie, Akarsza, ona serio myślała, że to był żart, tylko słaby. Musiała uwierzyć w to kłamstwo o moim bracie. Nie, chyba nie. I mean, honestly, wydaje mi się, że jeżeli to na czacie, to ona by uwierzyła, ale jeżeli zobaczy, że Akarszą jest coś nie tak, to ona jest. Tak, coś nie ten teges. Jak gdyby Noel jest słaba w czatowaniu, więc moim zdaniem ona by się złapała na haha, mój brat napisał, haha. Możliwe. Nie wiem, zobaczmy. Dzięki Bogu. Soka, Patik. Teraz wystarczy, że zignoruję swoje uczucia, aż zgasną. Mam dla ciebie specjalny prezent, Francuzie. Podejdź bliżej. Co? Nie, zachowaj to dla siebie. Nie krępuj się. Wiem, że pragniesz swojego specjalnego prezenciku. Nic z tego prezenciku, nie zbliżaj się do mnie. Jak Noel wchodzi podejrzliwie do klasy, próbuje omijać Akarszę szerokim łukiem. Akarsza dyskretnie wyciąga ze swojej kieszeni sekretną broń. Proszę bardzo! Bo to wirująca, świecąca zabawka, którą Akarsza dostała z Disneylandu w szkole podstawowej. Noel cofa się, gdy jej gumowe ramiona wielokrotnie uderzają jej twarz. Kadymy na Akarsza! Nie! Atak 1000 wiązek energii! Nie! Kiedyś cały czas zdenerwowałam tak brata. Akarsza! Nienawidzę cię! Akarsza szybko przełyka ślinę, gdy Dia zbliża się do miejsca zbrodni i góruje nad nią. No błagam, to nie jest fair! Po prostu spójrz! Jestem taka niziutka, popatrz, jaka ciusia jestem w porównaniu z tobą! I'm just a little guy! Come on, I'm just a little guy! I'm just a little guy! To są mnie, Akarsza! Nie! Poza tym są moje urodziny! Nie możesz być nie miała wobec mnie mojej urodziny! It's my birthday! I'm just a little guy, it's my birthday! Akarsza is not guy though. Czy to prawda? Kłamie! Jej urodziny są dopiero w kwietniu! Why the fuck do you know that? Akarsza krzyczy, kiedy Dia wyrywa jej z rąk wirującą zabawkę. Nie! Widząc, że Akarsza jest już bezbronna, Noel zaczyna groźnie iść w jej stronę. Ej! Uspokój się! Zrobiłam ci przysługę, sprawdzając twój refleks dla ciebie, jak u lekarza. Darmowy test refleksu. Akarsza zrywa się do biegu, gdy Noel goni za nią. Wracaj tu, ty kretynko! O kurwa, trening wizualny na pewno sprawił, że stracisz klucza. Fuck! O cholera, tu ganianie! O cholera! Kiedy Akarsza przychodzi na trening baseballowy, słyszy szept w szatni.
Więc plan jest taki, że wszystkie się zrzucamy? Jeżeli podzielimy kwotę na 8 osób, będzie to tylko $1.50 na każdą. Nie rozumiem, czemu ja miałabym za to płacić! A, to ty. Musisz zapłacić, ponieważ będzie zabawnie. Nigdy nie odgadnie, skąd je ma. Ja tu myślałam, że próbujemy wykonać jakiś dobry uczynek. Czy zawsze musimy toczyć z nią jakąś psychiczną batalię? Czemu one knują? Też chcę. Akasha podchodzi tam, gdzie pozostali się skrywają. Nad drużyną zapada cisza. Witaj, witaj, Akasha! Rozmawiałyśmy właśnie o tym, że Vampire Knight dostanie adaptację anime. Zachowujemy się teraz naturalnie. Okej, widać, że coś knują. Pytanie brzmi, nad czym? Oh no! Po joggingu wokół toru i rozciąganiu się drużyna Globalne Ocieplenie prowadzi ćwiczenie polowe. Podczas gdy Akasha robi sobie przerwę w boksie dla zawodników, obserwuje, jak Noel nieszczęśliwie wymachuje rękami na boisku. W przeciągu kilku chwil obiekt jej westchnień źle oblicza trajektorię lotu piłki i zostaje uderzona w głowę. Au! Mistrzyni baseballa. Zrobiłabym dla ciebie wszystko. Gdybyś mi tylko pozwoliła. Damn! She's down bad! Down so bad. Akasha wydaje z siebie tęskne westchnienie, gdy Noel wykonuje swój charakterystyczny ruch, rzucając piłkę niemal prosto w ziemię. Do bani mieć smutne, beznadziejne zauroczenie. Po prostu chcę mieć dziewczynę. Ale jesteś dramatyczna. Konichi, o co chodzi? Jestem po prostu załamana, bo nigdy nie doświadczyłam żadnej miłości. Nigdy nie oddaje mi moich uczuć. Czuję się, jakbym traciła tak wiele. W porządku. Dostawanie koszy to też część życia. Powinnaś się nauczyć kochać siebie. Kłamstwem jest, że ludzie mogą być szczęśliwi tylko wtedy, kiedy są w związku. Sakura jest! Esther podnosi wzrok z nadrysunku, który Baz grała w swoim szkicowniku. To zaskakująco mądre słowa, jak na kogoś, kto ma zerowe doświadczenie miłosne. Te lekcje życia nauczyłam się z Card Captor Sakura. Protagonistka przeżywa nieodwzajemnioną miłość, pomimo tego, że jest cudowną osobą. Co znaczy, że coś takiego może się przytrafić naprawdę każdemu. Nawet dla naszej Sugoi Akashi-chan! Dzięki temu czuję się trochę mniej samotna. Dziękuję, senpai. Ugh. Esther energicznie wymazuje coś na swojej karce, sprawiając, że niezliczona ilość szarych odłamków z gumki spada na ziemię pod ławką. Esther, co ty rysujesz? Stronę tytułową rozdziału dla mojego webkomika, który właśnie zaczynam. O. Webkomika? Jak na smak Jeeves? Akasha zerka na szkicownik Esther, ale ta cofa się, wstydząc się. Nie patrz, jeszcze nie skończyłam. Akasha udaje się zobaczyć kawałek postaci z kolczastymi włosami, zanim Esther odsuwa swój szkicownik z dala od ciekawskich oczu. Całkiem dobrze idzie. Gdyby zapostowała na DeviantArtie, to pewnie dostałaby z jakichś 200 wyświetleń. God, DeviantArt! Czy to anime? Esther marszczy brwi, zdumiona. Nie, to po prostu zwykły gościu. To jakby z takiej reklamy iPodsów, widzisz, co nie? Ma na uszach białe słuchawki, a jego sylwetkę zamalowałam na czarną. Jest taki typ weebu, który stara się ukryć fakt, że lubi anime. Bo bardzo się tego wstydzi, ale i tak jest to bardzo oczywiste. Nie chcę nic mówić, ale nawet po sylwetce można poznać, że jest jak za Niemca. To pewnie przez jego fryzurę. Żaden prawdziwy chłopak nie ma takiej grzywki, która sięga do brody. Powinni mieć takie, chociaż życie byłoby o wiele mniej nudniejsze. Ach, faceci z krótkimi włosami są tacy ciężcy do narysowania. True! Rysowanie takiego kogoś ściętego na jeża, takiego nie, że w
wiesz, tak krótko do głowy, że tylko sejesz głowę i zaznacza, że tam coś jest więcej, tylko tak jesz. To jest dla mnie trudne. Hmm. There is no cosmic eater. How the fuck am I supposed to draw that? You gotta try a different way. No, fuck you. Karsza zwraca uwagę z powrotem na boisko, gdzie widzi, jak Dia i Min obściskują się namiętnie. Myślę, że chcą, żeby ich związek pozostał tajemnicą, ale ciągle o tym zapominają. Czy one muszą to robić przy nas? Tylko popatrz! Zamierzam dobrać się do Dii moim Przepraszam! Chwila. Tylko popatrz! Zamierzam dobrać się do Dii moimi choworękami! Takim zazdroszczę. Też coś się zakochać. Pewnego dnia każdy oprócz mnie weźmie ślub i będę tą jedyną, smutną, samotną przyjaciółką. Ja też. I ja. Jeżeli do tego dojdzie, powinniśmy wszystkie zrzucić się na kupno wielkiej rezydencji i żyć razem jako otaku. Oh yeah, platonic marriage, po prostu. Taki pakt, że w wieku 30 lat, jeżeli nie znajdziesz nikogo, to... No? O, można robić cofnąć? Nice. To zdecydowanie nie brzmi jak rodzaj życia, który mi przewidywali moi rodzice, kiedy tu imigrowali. Ale za to brzmi niesamowicie. Czyż nie? Mogłybyśmy wszystkie wyłożyć nasze odbitki z anime i wyeksponować nasze figurki. Mów za siebie, nie posiadam takich rzeczy. Mój pokój jest kompletnie normalny. Jak to nie masz nic? Nigdy nie byłaś na żadnym konwencie z anime? Fanime jest dosłownie tak blisko. San Jose! O, powinniśmy razem pójść w tym roku. Możemy wszystkie cosplayować postaci z tej samej serii. Tak! Może Soul Litera, czy z Harumi Suzumiya. Suzumiya, sorry. Boże, Soul Liter, takie dobre anime. Co, na fanime? Wstęp i tak pewnie jest za drogi. Ester szydzi, jakby nie była w zupełności zainteresowana tematem, ale pisze ukradkiem coś na stronie swojego szkicownika. Ester napisała na tyle dużo czcionką, że mogę przeczytać, napisała jedyne fanime. Pewnie potem coś sprawdzi na necie. Ej, wszystkie! Co tam siedzicie i nic nie robicie? Chodźcie tutaj ćwiczenie! Ja! A Karsza szydzi, gdy kilku starszych kolegów wchodzi, aby dostarczyć zamówione przez nich smakołyki. Przez innych smakołyki. Powinnyśmy mieć odwrotne walentynki, kiedy celowo dajemy denerwujące, tragiczne prezenty swoim wrogom. Masz na myśli to, co ja z tobą mam każdego dnia mojego życia? Prawda. Kilka osób z jej klasy dostaje róże ze wstążką, ale ktoś przychodzi trzymając cały bukiet. Jesteś Akarsza? To dla ciebie. Ha? Ha? Ona wygląda tak słodko! Zdumiona, Akarsza przyjmuje bukiet i zauważa przywiązaną do niego za pomocą wstążki karteczkę. Czyta w niej. Na górze róże. Na górze róże, na dole fiołek. Ktoś myśli tak. Że ktoś myśli, że taka śliczna jak aniołek, twój sekretny wielbiciel. Sekretny wielbiciel? Kto? Nie mogę w to uwierzyć. Czy to jakiś żart? Akasza rozgląda się dziko po klasie na wypadek, gdyby jej wielbiciel obserwował z daleka jej reakcję. Ale nikt nie wydaje się zachowywać się standardowo poza Dio i Noel, które patrzą na całą sytuację z rozbawieniem. Ktoś wysłał tobie kwiaty? Mówiłam ci, że jestem hot laską. Oczarowałam kogoś moim zdziękiem i nawet o tym nie wiedząc. Co jest napisane na tej kartce? Pozwól mi ją przeczytać. Co się to obchodzi? Jesteś zazdrosna? Chciałabyś. Założę się, że na mnie pokazuje, bo ta osoba napisała jej imię jako Arkasza. Okej, jak Hania... Cicho. Ej, jak Rów czytała imię Akarszy przez pierwszy parę odcinków. Nie. Czemu jesteście dzisiaj takie niemiłe? Powiem nauczycielowi, że mnie dręczycie.
Może uda mi się wywnioskować, kim jest nadawca, jak detektyw. Wiersz jest jedynie podpowiedzią. Musi być jakieś inne. Muszą być jakieś inne. A Karsza przewraca kartkę. Jest pusta. Poza małą, ciemną smugą na odwrocie. Czyżby to była podpowiedź? Może to jest od jedzenia? Może od Jerzy? A Karsza wącha list, ale nie udaje jej się wyróżnić jakikolwiek inny zapach nad wonią róż. Co ty wyprawiasz? Cicho? Niedobra. Próbuję to rozgryźć. Przeszkadzasz moim genialnym procesom mózgowym. Są tylko dwie możliwości. Albo ktoś potajemnie się podkochuje we mnie, albo to jest prank. A to chyba trochę za dużo pieniędzy na taki żart. Albo to jest na serio, albo ktoś się ze mnie nabija. Co ty nie powiesz? Dziękuję za zwężenie tego dla nas. Bądź cicho! Zdenerwowana, Akasha jeszcze raz skanuje salę lekcyjną. Przyłapuje Dilię na odwracaniu wzroku o chwilę za późno, uśmiechającą się do siebie. Czemu się uśmiechasz? Po prostu cieszę się z twojego szczęścia. Ja wiem, ponieważ znamy, że tak powiem, Akarszy stronę, to sprawia, że mi jest naprawdę smutno. Nie.